Należało głosić Słowo Boże
najpierw Wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do Boga. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem Cię światłością dla Boga, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i uwielbiali Słowo Pańskie. A wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju, ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe kobiety znaczniejszych obywateli wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty. Oto Słowo Boże. Bogu i będą dzięki. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemia. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Alleluja, alleluja, alleluja. Biskupów i kapłanów, aby byli niestrudzonymi apostołami pokoju i miłości, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rozeznających powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby ofiarują swoje serce i życie Chrystusowi, byli dla innych odważnymi świadkami Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny, aby tworzyły klimat sprzyjający rozwojowi powołań. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, abyśmy w naszych rodzinach dbali o wzajemną miłość i szacunek. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W tym szczególnym dniu módlmy się za Michała, który dziś wstąpi do Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przyjmij proszę, prośbę, przedstawiliśmy Ci. Słuchaj przez Chrystusa, Pana Bożego. Amen. Z karty w tym symbolankę zaśpiewamy dzisiaj pieśń do świętego Józefa, bo też jego jest to patronalne święto. Zapraszamy. Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Michał. O co prosicie Kościół Boży za Michała? O chrzest. Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Jesteśmy. Rodzice chrześci, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnieniu ich obowiązku? Jesteśmy. Michale, wspólnota chrześcijańska przyjmuje Cię z wielką radością. Ja w imieniu tej wspólnoty znaczę Ciebie znakiem krzyża.
po mnie naznaczą Cię tym samym znakiem Chrystusa, Zbawiciela, Twojej Rodzice i Chrześni. Chrześni, Kresiu, na czole krzyżyk. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, człowieka wyrwanego z ciemności, przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, że to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, czynił swoją świątynią, mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Woda była poświęcona Wielką Sobotę, dlatego podczas tego chrztu już nie poświęcamy wody do chrztu. Racz teraz przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze Michałowi, którego wierzę Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy rodzice i chrześni, przyniesione przez was dziecko otrzyma z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem, możliwić jego ustawiczny rozwój. Więc kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu, wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, by was grzech nie opanował? Wyrzekamy się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekamy się. Teraz wspólnie wyznamy wiarę. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego, pogrzebanego, który powstał z martwych, zasiada po prawicy Ojca? Wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów i zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzymy. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Czy chcecie, aby Michał otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Chcemy. Michale, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieku. Amen. Bóg Wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu, odrodził z wody i Ducha Świętego. On sam namaszcza Ciebie krzyżem zbawienia, byś włączony w lud Boży wytrwał w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Michale, stałeś się nowym stworzeniem, przeoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Twoi bliscy słowem, przykładem,
pomogą Ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Przyjmijcie światło Chrystusa. Otrzymywanie tego światła powierza Wam się rodzice i chrześni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie, przywróciliśmy się w Chrystusa, dlatego wspólnie będziemy się jeszcze modlić dziecka, rodziców, tutaj zgromadzonych słowami, których nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Czy możecie, pokijcie, żeby teraz końcowego błogosławieństwa dla rodziców. Pan Bóg Wszechmogący, który przez Syna swojego narodzonego z Maryi Dziewicy niesie chrześcijańskim matkom radość z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego. Niechaj błogosławi matce tego dziecka, tak jak teraz dziękuję ona Bogu za otrzymane potomstwo i zawsze trwa w dziękczynieniu razem swoimi dziećmi w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Panu Wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, błogosławi ojcu tego dziecka, wydawał temu dziecku zawsze świadectwo wiary, słowem i przykładem. Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Amen. Niech Bóg Wszechmogący, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj swoim wiernym, tu zgromadzonym, udzieli obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niech też wszystkich tutaj obecnych obdarzy swoim pokojem. Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. To coś się po podpisy zapraszam. Obecnych. Zaśpiewajmy 100 lat za zdrowie Michałka. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat.
Jeżeli akord kiedyś brzmiał, pan cieszył się, gdy Dawid grał, ale muzyki nikt tak dziś nie czuje. To kwarta kwinta, tak to szło, raz wyżej w dur, raz niżej w mol. Nieszczęsny król ułożył halleluja. Matko, szczęście mi bądź.